Cześć. W tym filmie podpowiem Ci, dlaczego warto posiadać wizytówkę Google Moja Firma, co powinieneś lub powinnaś w niej umieścić oraz co robić, aby zbudować lepszą widoczność wizytówki w wyszukiwarce. Zapraszam do oglądania. Wizytówka Google Moja Firma to bezpłatny profil firmy widoczny w wyszukiwarce Google. Jeśli go posiadasz, to po wpisaniu nazwy Twojej firmy w wyszukiwarce najczęściej użytkownik zobaczy Twój profil obok wyników wyszukiwania. Zawartością profilu możesz zarządzać i w dalszej części filmu pokażę Ci, jak to robić. Wizytówkę taką możesz założyć samodzielnie na stronie business.google.com. Wystarczy, że posiadasz jakiekolwiek konto googlowskie. Możesz także zlecić założenie, optymalizację i prowadzenie takiej wizytówki w wyspecjalizowanej firmie. Jeśli zakładasz wizytówkę samodzielnie, polecam skupić się na tym, aby wypełnić maksymalną dostępną liczbę pól, zaczynając od nazwy firmy, w której warto też umieścić najważniejsze słowo kluczowe, które opisuje Twoją działalność, poprzez kompletne dane kontaktowe, godziny otwarcia, opisy, przypisanie kategorii, galerii zdjęć, wideo, czy też elementów dodatkowych wynikających ze specyfiki branży, np. menu restauracji czy cennik usług. Aby poprawnie zakończyć dodawanie wizytówki, należy ją zweryfikować, np. poprzez odebranie listu z kodem pod adresem firmy lub przez kod SMS. Po weryfikacji wizytówki powinna ona wkrótce zacząć wyświetlać się w Google. I teraz najważniejsza sprawa związana z wizytówką. Zwykle nie wystarczy samo jej założenie. Musisz też aktywnie ją prowadzić, aby uzyskiwać jak najlepszą ekspozycję firmy w wyszukiwarce, nie tylko na nazwę firmy, ale też na słowa kluczowe opisujące Twoją działalność. Najlepsze według mnie praktyki w zakresie prowadzenia wizytówki Google to cykliczna aktualizacja wizytówki poprzez dodawanie wpisów, zdjęć, wideo, produktów, pozyskiwanie opinii do wizytówki. Tutaj polecam prosić każdego klienta o dodanie opinii, odpowiadanie na opinie klientów, umieszczenie mapy z wizytówką na swojej stronie internetowej, połączenie konta Google Ads z wizytówką, aby korzystać z płatnych reklam na mapie, połączenie wizytówki ze stroną internetową i praca nad pozycjonowaniem strony. Wreszcie śledzenie zmian w Google Moja Firma i dostosowywanie się do nich na bieżąco. Z moich obserwacji wynika, że wprowadzenie tych działań potrafi wywindować pozycję wizytówki na wysokie miejsca, czego oczywiście Tobie życzę. Jeżeli masz jakieś inne pomysły czy propozycje, napisz je w komentarzu pod filmem, z chęcią się z nimi zapoznam. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy utworzeniu wizytówki Google, skontaktuj się ze mną przez stronę arturkosiński.pl. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeśli tak, to daj kciuk w górę, zostaw komentarz oraz zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.